Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Ktoś mnie właśnie zaprosił do wyścigu. Wow. I ktoś ma Hondę NSX chyba, ale z innym bodykitem niż ja mam. Ja mam trochę inną Hondę i ma lagi. Ale ja sobie tutaj z nimi dam radę chyba. Driftowy, nie wiem co to jest, driftowy pociąg czy co to? Ale no patrzcie, no po prostu mój Lancer idealnie robi tutaj robotę. A nie muszę tutaj z nimi jechać, mogę sobie bez problemu sam, tylko no właśnie, mój Lancer nie jest zbyt dobry do nabijania punktów na tych driftach. Radzi sobie jakoś, ale jednak kąt driftu jest za mały. On jest stworzony do wyścigów, do robienia ewentualnie małych kątów na tych drift. Ojej, znowu się pomyliłem na mapce. Robienia małych kątów na tym drifcie, a więc no raczej podejrzewam, że tutaj mogę przegrać. O, jest kurczę, aż 90 punktów kontrolnych do zaliczenia. To nie jest mało. To nie jest mało i myślę, że chociaż te punkty też są gęsto tutaj rozłożone, a więc myślę, że będzie sporo okazji, aby jeszcze nabić... Ojej, co mi się tutaj stało z samochodem? Będzie sporo okazji, aby nabić tych punktów. Jak nie trafi kto ściana, no kurde. O, teraz ładnie, duży kąt, tak. Ach, uderzyłem i dupa, wszystkie punkty skasowane. Ale naprawdę cieszy fakt, że jadę teraz z innymi graczami. To mnie zawsze jakoś motywuje do walki. Myślę, że bez problemu uda mi się osiągnąć zadany cel, ale wydaje mi się, że ci gracze, którzy się tutaj ścigają, oni będą mieli lepsze punkty, bo naprawdę mój Lancer nie osiąga tu dobrych wyników ze względu na słabe kąty. Może powinienem w każdy zakręt wchodzić na ręcznym. O, tu będzie fajnie. Tylko żeby się udało. Mały kąt, słaby kąt, ale jakoś poszło. I jadę teraz naprzeciwko nich, to ciekawe. Dobra, a spróbujmy teraz na ręczny, zobaczymy co się stanie z moim Lancerem. Uhu, odwróciło i 5000 punktów w kieszeni, nie! Każdy zakręt bym tak robił i kurde, spokojnie bym osiągnął cel. Ale myślę, że i tak uda się osiągnąć. Zobaczcie, taki ładny, nawet piękny drift możemy płynnie zrobić tym moim Lancerkiem, o jak tutaj, no po prostu piękny. Mnie się takie drifty bardzo podobają. I 5000 punktów zdobyte, gdzie takim Skyline'em tu nabroił tyle punktów, chyba z 26 000. To jest bez porównania. Ale mnie się właśnie takie drifty bardzo podobają tym Lancerkiem. 2000, taka lipa trochę. Ten samochód jest do wyścigów, no ale mnie tutaj zaprosili, więc kurde. Okej, ojej. Tu będzie kilka też skoków, 31 checkpoint na 90, więc 1/3 za nami. Ojej! Ojej! Co ja robię? Jakieś marne punkcioszki zdobywam. Tu trzeba no bijać tych punktów. Dużo, już 100. Robi robotę ten Lancer, naprawdę świetnie mi się go prowadzi. Ale nie jest to zdecydowanie auto do nabijania punktów za drift. No dobra, ale myślę, że dam radę, spokojnie. Tu będzie trochę ostro, dziwnie. Nie wiem jak ktoś ma nabijać punkty w takich miejscach. O, 3000, prawie 4. Aj! Jaki drift? To drift w ogóle? Czy parslide? Nie wiem. Dobra. I skok! Woo! Yeah. O. Dobra. A, ciężarówka! Mam nadzieję, że się nie skasowały. Co się tu robi? Ojej, to znowu to głupie miejsce. W poprzednim odcinku tutaj przywaliłem. Yeah. Ojej! Dobra, zaraz będę miał już no tą ilość punktów, którą mam zdobyć. Od takiego skoku tylko 90 punktów dostałem. I teraz w ogóle nic. Nie wiem, od czego są te skoki w ogóle. Że niby Ken Block też robi skoki, ale jaki cel mają w tej grze, jeśli chodzi o punktację? Bo nie widzę żadnego na razie. Ojej! Ale fatalnie. Bardzo ciężko tutaj nabić te punkty. Ale wiecie co, no gdybym miał swojego Skyline'a, albo nawet Honda NSX, możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku, jak nią driftowałem, jak ona lat... O, to jest fajne. To jest fajne miejsce. Ale nie zrobię tego, kurde, tym samochodem. Jeszcze raz chcę. No nie zrobię tego pełnego kółka, absolutnie. Ech, nie udało się. Chciałem koniecznie zrobić pełne kółko. Także udało mi się nabić już wymaganą ilość punktów, ale w bólach konkretnych, naprawdę. To nie jest misja fabularna nawet, a to jest zaproszenie od jakichś tam graczy, który sobie przyjąłem, bo byłem w jeździe dowolnej i straszne. Od nawet najmniejszego uderzenia, nawet takiego fajnego, smacznego kiss the wall, zrobionego pięknie, stylowo, kasują ci się punkty. Teraz mi zaliczyło? No ciekawe! Udało się, no nie wiem, ile w ogóle kasy dostałem, nawet nie mam pojęcia. Coś tam dostałem, ale... Zobaczę sobie później, jak będę obrabiał ten odcinek. Tutaj sobie ktoś stoi, zobaczymy, co on ma za furę. Aventador. Aventadora sobie ma. Ciekawe, na co go zrobił. Hejka, koleżko, taki dobry jesteś, he? Zobaczymy, czy przyjmie... sprint. Może jest AFK. Zostawił konsolę włączoną i sobie poszedł. Siku. Kupę. Puścić bąka z gruzem. Hej, koleżko, jedziesz czy nie? Jeszcze raz. No pokaż, czy dobry jesteś. No pokaż, czy jesteś dobry, he? Jesteś dobry? Jesteś dobry? Jesteś dobry, no to dawaj, jedziemy. Sprint, koleżko. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu Aventador potrafi. No, gazu, gazu. Hej, hej. Gdzie tam zostałeś z tyłu? Co, że niby myślisz, że kupiłeś nowe auto, jesteś taki dobry, bo... Ojej. Kupiłem... To było dobre. No. Ojej! Co on taki jest dziwny? Cholera, teleporter! Nie, to są lagi. Ale dziwne lagi. Czy on rzeczywiście jest taki dobry? Nie mam pojęcia. Kurde, by się zaraz nie pojawił gdzieś tam z przodu. No dobra, nie dokończyłem tematu. Kupił sobie taką fajną furę, w której nie trzeba nic tuningować. Już jest zajebista na samym starcie. A ja sobie wziąłem takiego lancerka. Odpicowałem go, dałem nowe audio. Wiecie. Wiecie, o co chodzi. A nie, kupujesz od razu i masz gotowca. Nie, nie, nie. Lucek tutaj inaczej załatwił temat. Inaczej ugryzłem tego ogórka. Ojej, dogania mnie, gdzieś tam laguje, cholera wie, który on będzie. Lepiej się tu pośpieszę. Ale się nie dam się bez walki. Kurde, ile tu tych checkpointów. Nie wiem, ale ja się nie daję, na pewno. Wow! Okej, na razie jakoś poszło. Gdzie on tam w ogóle utknął? Może on jedzie tylko, ja tego nie widzę. Tunel! Jakoś, ale dziwna trasa. Ej, ja jeszcze nigdy tu nie byłem, w tym tunelu. Pierwszy raz taki tunel widzę. Co w ogóle jest w tej grze? Ja dziękuję. Jakby ktoś mi zrobił screena i powiedział, że takie coś jest w grze, ja bym powiedział, że absolutnie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. A rzeczywiście, jest. Udało mi się, pozycja pierwsza, $1000 tylko za taki długi wyścig. Okej. Niech będzie. No dobrze. W poprzednim odcinku kontynuowaliśmy sobie te wszystkie misje fabularne. Zrobiliśmy sobie jeden fajny drift przy pomocy Hondy NSX i później robiliśmy sprint i chyba próbę czasową właśnie tym moim lancerkiem, który jest zrobiony na wyścigi. Ale teraz mamy coś chyba nowego do robienia. Zobaczmy na mapkę. Dzwonili do mnie tam z jakąś robotą. Próba driftu. To na pewno nie jest opcja dla mojego Lancera. Driftowy pociąg również nie. A tutaj musimy pogadać z kimś. Więc dobra, teleportujemy się i musimy oglądać sobie cutscenkę prawdopodobnie. Nie ma problemu, nie ma problemu. Dawno nie oglądałem jakiegoś fajnego serialu. Naprawdę te cutscenki są fajne, ale troszeczkę już nie łapię tego klimatu, jakby. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało, bo tak na początku gry to hej ziom, hej ziom, hej ziom, jesteś zajebisty, wow, jak to zrobiłeś. A później... Huh? Stick to driving. Yo, man. Hey, you okay? Which one was it, man? Huh? Was it the 277? Yeah? I bet you don't even know this, man. This is personal favorite. Yo, it's a beef, dude. Magnus offered this guy a drive. In one of his own 911s, no less. How did he even get your number, man? Huh? Hey, that right? What did you do? I gave it to him. Relax. Relax? Yeah. Relax. That was my ride! I earned that! Mike, stop it! Chill, man. Come on. We're all on the same side here. Travis is just pushing you because he wants you to be great. I don't need his help. That new guy over here is getting all the credit, yeah? What? Huh? Hey, come here. Come here. Come here. Seriously? This is what you wanted. You're on Magnus's radar. One of us gets noticed, we all get noticed. It's a package deal. All right? All right. It's cool. Fool. I'm sorry, man. I just want this so badly, you know? We good? Let's get out there and do this, man. Yeah. You must be doing something, right? Dziwne? Ale było trochę nerwów, okej, to mi się podobało, no jakby było znowu tak drętwo, że hej ziomuś, ej jak tam ziomuś, ja jesteś zajebisty, ja dziękuję, fajnie, że cię widzę, postawił ci wino, może zagramy bilarda, może jakiś analek, no to już bym się zdrzygał. Całe szczęście, że była jakaś drama, to chociaż jest coś innego niż zawsze. Dobrze, mamy sobie tu do wykonania drifcik, tak, tutaj mamy coś znowu innego do zrobienia, też drifcik, driftowy pociąg, dobrze, że nie kakaowy pociąg. Więc no kurde, czas zmienić samochód i bym tutaj proponował Nissana Skyline'a. Stęskniłem się za nim, bardzo się stęskniłem, bo jest to mój najlepszy samochód do driftu i myślę, że bez problemu osiągnę wyznaczony cel, nawet jeśli to będzie 1 000 000 punktów zdobytych na jednym zakręcie, nie ma problemu, Skyline to ogarnie. Chociaż muszę przyznać się, że dawno nie grałem w tę grę, gdzieś z kilka, no 2 tygodnie może gdzieś około. I mogę mieć problemy z opanowaniem tego samochodu, bo jednak drift w tym Skyline jest nerwowy. Ale to dobrze, bo chodzi tu o osiąganie dużych kątów, a to w tej grze naprawdę się liczy. Możecie sobie zobaczyć też poprzedni odcinek, gdzie driftowałem właśnie Hondą NSX i wchodziłem w te drifty różnie. Raz wchodziłem z dużym kątem, raz na ręcznym, raz robiłem power slide albo po prostu odwracałem dupę i gra to uznawała za... lepsze drifty niż za zrobienie takiego ładnego driftu z ładną linią, z ładnym flowem. I to mnie troszeczkę zabolało, ale dokładnie się wypowiadam o tym w poprzednim odcinku, więc nie będę znowu tego powtarzał. Teraz mamy Skyline'a, więc absolutnie nic nie będzie mi grozić, jeśli chodzi o wykonywanie fantastycznych, wysoko punktowanych driftów. Ten samochód naprawdę nadaje się do tego świetnie. Czy mi się zdaje, czy tam stał rower? Hey man, it's me, spadaj. Moment, jak tu stał rower, to normalnie zajebista gra, 10 na 10. Moi drodzy, stoi rower, ale czy to jest rower? Kurde, to jest chyba rower miejski. Bez amortyzatora. I chyba ma jakieś światełko albo odblask z tyłu i bardzo niewygodne siodełko. Ale widać, że jest dosyć fajnie wykonany. Mamy nawet tutaj haczyk z tyłu, pedały, zębatkę i łańcuch. Widać, że jest przerzucony na inną zębatkę, więc no tutaj Twórcy się postarali o odzorowanie tych rowerów. A nie wspominam o tym przypadkowo. Ja jestem ogólnie rowerzystą i dużo jeżdżę na rowerze. Uczestniczę w maratonach takie tam i chodzi mi o to, że w każdej grze wyścigowej, jaka by to nie była, nawet na tej mapce może nie być niczego, nie wiem, nawet samochody nie stoją na parkingach, ale cholera, zawsze stoi gdzieś rower, czy to jest The Crew, czy to jest Forza Horizon, czy to jest, nie wiem, jakiś Underground, no Underground nie, tam to wszystko było kwadratowe. Ale nawet taki Most Wanted, stary Most Wanted, nowy Most Wanted. Wszędzie stoją te pieprzone rowery. Dlatego, ja chyba dlatego zacząłem jeździć na tych rowerach. Naprawdę, przez te gry. Takie nawiązanie do tych rowerów. Nie wiem czemu tak jest, ale w każdej grze wyścigowej są te rowery. No. To jest zastanawiające. Ja na to będę zwracał uwagę zawsze. Jak będą rowery w grze wyścigowej, to jest najlepsza gra wyścigowa na świecie. No. Znaczy jedna z najlepszych, no bo w grze, której nie ma rowerów, jak na przykład G-Set, bo w G-Set nie ma rowerów, no to już jest słaba gra, jest jednak słaba gra i to nie powinien nikt grać, kto lubi gry wyścigowe. Dobrze, tutaj mamy sobie konkurs driftu, próba driftu, sorry. To jest zupełnie coś innego niż konkurs driftu, bo tutaj trzeba driftować, ale próbować, a na konkursie trzeba być konkurentem. Fuck logic. Dobrze, jestem sobie w sesji chyba innej niż w poprzednim odcinku, bo w poprzednim odcinku nikt nie chciał dołączyć. A teraz mamy chyba więcej graczy takich aktywnych, może ktoś się zgodzi dołączyć. Zresztą odcinek zaczął się od takiego dość gorącego pojedynku. Gorącego, nie gorącego, bo i tak wszystkich rozwaliłem, bo jechałem z przodu i nikt mnie nie mógł dogonić, więc teraz powinno to pójść. I proszę, jeden gracz już dołączył i jedzie w Porsche jakimś tam. I drugi gracz nawet dołączył i będzie jechał w Mustangu Kena Blocka chyba. To jest ten fajny Mustang. No i zobaczymy jak pójdzie. Musimy wygrać w zawodach z Kenem i Manu. Zobaczymy, zobaczymy. Próba, 80 000 punktów trzeba zdobyć. Śmiech na sali, kurde, ja będę miał po pierwszym zakręcie tyle. Już 12 000, kurde. Patrzcie na to. To jest mój Skyline, no. Tutaj nie ma punktacji, jeśli chodzi o graczy, więc każdy musi po prostu osiągnąć ten limit 80 000 i jest gitara. Tak? Już mam 42 000. A to dopiero, nie wiem, raptem 3 zakręty były. Jakie drifty, jakie kąty w ogóle. Okej, 56. Zaraz będzie już. O kurde. Ojej, w drugą stronę. Nie ma problem. 65 000. Ojej, ojej. Oj, dotknąłem, sorry, skasowałem się. Zmienię sobie kamerkę. O, na tą. Ojej, ojej. Co się dzieje z tym samochodem? On nawet na prostej linii nie można jechać. On jest stworzony do driftowania tak bardzo, że no tylko na zakrętach się sprawdza jako samochód do jeżdżenia i w ogóle do czegokolwiek. Patrzcie na te kąty. 19 000 za taki drift. Gdybym to tylko zachował, to naprawdę już nie miałbym co robić na tym wyścigu. Autentycznie. Tutaj ktoś kręcił kółeczko. Kurde. Och! 10 000 się skasowało. No już osiągnięty cel mam. Więc nie ma stresa. 9 000. A tam 19 000 naprawdę był... Ojej. Kurde, 11 000. Ależ pięknie. Jakiś tu gracz jedzie, ojej, prawie mnie zabił. hamuj, 7, 8, okej. I tak się uda. O, i tu jest fajnie, tylko żeby to zrobić ładnie. 12, okej. Co tu się dzieje? O, Supra jedzie z przodu. Fajny samochód, też bym chciał spróbować go w tej grze. Czy jej? Okej. Pięknie! Ile o tym ile zdobyłem? Już nie ma znaczenia, to teraz chodzi tylko i wyłącznie o ładne pokonanie tych zakrętów. Ale idzie to świetnie. Ja dziękuję. Ile teraz będzie? 26 000 było. Ciekawe czy mi się zaliczyło. Nawet nie zdążyłem sprawdzić czy mi się zaliczyło czy nie. Ale zrobiłem mocny kiss the wall, więc... Aj, chyba jednak się nie zaliczył, ale 26 000 wyciągnąłem tym Skyline'em, no piękny drift. Dobra, oj nie mam nitra, co się nie włączyło. Ojej, mało brakowało, ale i tak przyłożyłem dalej. Dobrze, co my tu mamy? Nie pykło. Tu. Ojej! Oj, tu jest właśnie do dupy, jest wąsko. Meta! Aż kurde, nie było 200 000. Manu nie ukończył? What? Jak to nie ukończył? Nieklasyfikowany, nie ukończył. No nie. Jak to? Nawet nie do... Ale dziwne to. Dobra, tu jest jakiś sprint, którego nie jechałem. Dziwne. Ile tu się zdobywa kasy? A nie wiadomo. Nie wiadomo, to zaraz sprawdzimy. 3,5 tysiąca. Jezu, co ja z tą kasą zrobię? Ja sobie nawet samochodu nie dostosuję za taką kasę. Dobra, mamy tu coś, czego ludzki nie lubią bardzo. To jest drift synchroniczny? Nie, próba czasowa. Kup auto Magnusa Walkera w garażu i startuj w nim w tych zawodach. No ale tu mamy driftowy pociąg. Nienawidzę, szczerze nienawidzę i darzę nienawiścią ten tryb bardzo. Nie mam sposobu jak go przejechać. Znaczy, ktoś z was pisał w komentarzach pod którymś tam odcinkiem, że warto rozwalić kogoś, jakiegoś bota i po prostu jechać obok tego bota gdzieś całkiem z tyłu, tak? Teraz dwóch graczy jeszcze się zastanawia, czy dołączyć do driftowego pociągu. Jeden gracz został. Niestety chyba z tamtego wyścigu jeszcze nie zdążyli ukończyć, a ja już robię następny. A, Robin dzwoni. Dobra, tu Robin. No jakbym nie wiedział, na telefonie wyskakuje mi twoja morda, a ty się jeszcze przedstawiasz. Ona chyba naprawdę urodziła się w latach 80. Kurde, zresztą tak wygląda, stara dupa. Dobra. Lecimy. Driftowy pociąg, podejście numer 1. 73 000 punktów do zdobycia. Myślę, że to jest jedyny samochód, którym bez stresu mogę ten tryb zaliczyć. Mamy pierwszy zakręt, chyba maksymalny mnożnik, bo jestem wśród tych patałachów. 8000. Nieźle nawet. 28 000. Oj, nieźle. Jedźcie patałachy, bo kuźwa. 23 000. Pięknie! I Lucek po trzecim zakręcie już zaliczy. A co? To już jest rutyna. Co się trzymaj grupy? To niech oni nadążają za mną. Hej! Zresztą w dupie. Ja już ukończyłem. Chciałbym w ogóle, żeby do tej gry dodali Mitsubishi Eclipse, to jest chyba druga, nie wiem jak to się mówi, edycja, czy druga wersja. Fajnie by było. Lubię naprawdę ten model bardzo. No tylko, że tam mamy napęd na przód, więc jeśli by już mieli dodawać wersję jakąś, to na pewno wersję z napędem na 4 koła, ona się chyba nazywała GSX, jakoś tak. Jezu, jaki drift szalony wyszedł. Ojej! Ach, przyrżnąłem. No ale dobra, teraz jest taki plus, że wszyscy są w miarę oddaleni od siebie, nie są zbici w kupie, a więc mogę sobie bez problemu ten driftowy pociąg tutaj prowadzić. Nie powinien mi nikt specjalnie przeszkadzać. Poza tym Steve'em. I Timem. O, jest meta. Zdobyłem ponad 2 razy więcej punktów niż powinienem. No to jest Skyline, nie oszukujmy się, no Nissan robi tu fenomenalną robotę pod tym względem. Fish do mnie dzwoni. Okej, Fish cię odezwie. To jest jakiś nowy koleś, jeszcze go jakoś, jeszcze się z nim nie zaprzyjaźniłem. Chyba nie oglądałem kascenki, gdzie on się mi przedstawiał. O, jaka szkoda. Trudno. Dobrze. Zrobiliśmy sobie to bez problemu, wszystkie driftowe rzeczy mamy zaliczone, ale teraz taki smaczek na tym odcinku. Musimy kupić nowy samochód, jest to samochód Magnusa. Magnus jest to koleś, który jakby wyratował nas z tej całej dramy, którą widzieliśmy w cutscence. Powiedział: "Hey, relax, relax man, you are one of the group, so stay cool. This is our guy, so be cool for him." No i wyratował nas z tej całej opresji i mimo, że w bilarda w tej grze nie potrafię grać, w rzeczywistości jest to moja ulubiona gra towarzyska, bilard, no to jestem świetnym rajdowcem i potrafię wyjść obronną ręką z każdej opresji. A więc i tym razem, o Jezus, ależ tu są piękne serpentynki, musimy skorzystać. Zobaczymy, co tutaj powie Skyline. Uuu! A powie to, że zrobiłby tu 5 milionów punktów bez trzymanki. Dobrze się bawię, naprawdę, tym Skyline'em. Świetna opcja. Troszeczkę czasami mi nie wychodzi, jeśli chodzi o kasowanie punktów. Potrafię uderzyć w ścianę. To nie jest pożądany efekt w tej grze. W rzeczywistości jednak taki delikatny kiss the wall jest jak najbardziej wskazany, a moim zdaniem nawet powinien być dodatkowo punktowany. Nie taki dramatyczny, że tam uderzamy tak, że aż gubimy zderzak, ale takie otarcie, że leciutko lakier, piksele zdzieramy dosłownie z tego zderzaka. To wtedy... Okej, wtedy jest ładny i powinno być 2 razy więcej, albo taki mnożnik dodatkowy do punktów. Wow, to by było super. Ale zobaczcie, co ten Skyline wyprawia. Ja naprawdę nie mam go na najlepszych częściach. On jest zrobiony świetnie. Dobra, ale nie będę się nim zachwycał. Mamy robotę dalej. Co tu jest? Przyczepa. Robin chce nas zaprosić na randkę. Czy się zgodzimy, czy nie? To musimy kupić samochód Magnusa, a tu mamy... No dobra, obiecałem wam, że teraz kupujmy samochód Magnusa. Sam jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał. Ponoć jest to jakieś Porsche. Zobaczymy. Usta mi zaschły od tego gadania. No ale wiecie, ja jestem zawsze rozgadany. Dobra, nowy samochód. To jest Porsche Magnusa. Czemu to samo? No, mogli dać jakieś inne Porsche. Czemu akurat Porsche to samo, które już mieliśmy wcześniej, tylko że w innym tam jakimś tym. Mogli dać, nie wiem... Nie Toyotę, ani Subaru. Mogli dać takiego na przykład Skyline'a GTR-a, jakoś go tam przerobić, nie wiem, dodać mu... silnik odrzutowy, coś. Mogli dać na przykład BMW E92. Czemu nie dali BMW? Czemu nie dali Lotusa albo jakiegoś innego samo? Czemu nie dali Mustanga Bossa? nie zgadniesz, chłopie. No musisz jechać tą samą Porszawą, którą jechałeś wcześniej, nawet ładniejszą jechałeś wcześniej, a teraz musisz jechać brzydszą. Jakąś taką pierdziawką za 3 zł, no kurde, man. Zobaczymy jak to jeździ, w ogóle jaki ma tuning. Nic nie możemy zrobić, nic absolutnie. Możemy sobie to dziadostwo obejrzeć dookoła. Ale wiecie co, ja widziałem to Porsche w rzeczywistości. Nie wiem jaka to była wersja, ale to było bardzo podobne Porsche do tego, a raczej podobne do Porsche tego takiego Japończyka, którego mamy też w tej grze. Bo z tyłu miało bardzo szerokie nadkola. Może to właśnie było Porsche RSR. Widziałem je w Krakowie, gdy mieszkałem kiedyś w Krakowie. I z daleka, jak słyszałem jak ten samochód nadjeżdża, to brzmiał jak maluch. Naprawdę, miał taki trzeszczący dźwięk układu wydechowego i silnika. Myślałem, że to naprawdę jest maluch. Ale patrzę, a tu taki klasyk jedzie. Dosłownie w nocy koleś sobie jakiś tam jechał, nie wiem, jakiś mistrz dosłownie. Utrzymać jakiś samochód to jest nie lada wyczyn. Części niekiedy nie są już do niego produkowane, a jeśli są, są mega drogie i trudno dostępne. No dobra, mamy sobie taki samochód, musimy jechać konkretnie nim na jakimś tam wyzwaniu. Sprawdźmy co on potrafi. Jezus, wygląda paskudnie. Przed chwilą przesiadłem się z jednego z najpiękniejszych samochodów na świecie, czyli Nissana Skyline R34. A teraz nagle przesiadam się do takiego Porsche. Tak średnio bym powiedział. Czy to jest to, co musimy zrobić? No chyba tak. I to Porsche jest przyczepne dosyć i chyba będziemy musieli nim się ścigać. O. Nie zapraszam wszystkich, bo chyba tutaj konkretnie tym Porsche trzeba jechać. Pobij rekord Magnusa jadąc tym właśnie Porszakiem. Jaki on miał tam rekord? Nie wiem. Nie jestem przekonany co do tego wozu, bo no jadę nim kurczę pierwszy raz. 6 minut. 6 minut mamy na pokonanie tych tam 30 chyba checkpointów. Zobaczymy, zobaczymy. 76 checkpointów, przepraszam. Ale to zdecydowanie jest samochód do wyścigów. Wow. Wow. To było naprawdę bardzo przyjemne, bardzo kontrolowany drift, a jednocześnie samochód jest mega skrętny. To jest niesamowite. To jest niesamowite jak ten samochód skręca. W tej grze to jest bardzo rzadko spotykane, aby mieć taką kontrolę nad autem. Bardzo przyczepne auto, na zakrętach leciutko możemy wejść w drift, ale to jest taki drift, że raczej nie drift, a delikatny poślizg, bym powiedział. O, tak jakbyśmy wyłączyli w samochodzie kontrolę trakcji, czy coś w tym rodzaju. Ale skręca no niesamowicie, jak na tą grę to jest coś niesamowitego. I dlatego właśnie następnym samochodem jakiego kupię będzie Lotus Exige. I jak Lotus będzie latał bokiem, no to będę głośno się śmiał, bo ten samochód jest strasznie lekki. To jest prawie że traktoj, po prostu zrobiony nie traktor, tylko traktoj, czyli zabawka na tory. Samochodzik zrobiony tak, aby ważył mało, był mały i miał niesamowite parametry jezdne, czyli po prostu był mega sterowny. Fajnie skręcał, krótko mówiąc. No i taki właśnie jest Lotus Exige i Lotus Elise. Lotus Exige jest zbudowany na podwoziu Lotusa Elisa. Tylko, że jest tam jakoś ulepszony pod względem mocy, no i ma jakiś tam lifting zrobiony, jeśli chodzi o wygląd także. Ale wow, no ten samochód prowadzi się świetnie, kurde, w tej grze to jest niesamowite. Zupełnie jak w każdym innym NFS-ie, to jest rzeźnia. Ktoś mi tam wspominał w pierwszych odcinkach, gdy nagrywałem tego NFS-a, że Porsche ma najlepsze prowadzenie w grze. I wiecie co? Chyba chodziło mu właśnie o to Porsche, bo tu jest kilka Porszawek, jest jeszcze Carrera S, bodajże, z 2012 roku zaliczyłem, punkt świetnie. No i nie wiem właśnie, czy chodziło o tą Porszawę tutaj, czy o RSR-kę. 911. Sprawdzimy też RSR-kę kiedyś. Następnym samochodem, jaki kupię, będzie albo Supra, albo właśnie Lotus. Lotus jest dla mnie intrygujący. Podejrzewam, że może być to jeden z fajniejszych samochodów do jazdy, do ścigania się, a nie driftowania oczywiście. Dopiero 3 minuty przejechaliśmy. A ciekawe, który checkpoint? 43 na 76, więc jeszcze trochę przed nami. Tak więc tak wam troszeczkę tutaj nakreśliłem moje plany co do samochodów. Cały czas próbuję coś zrobić z moją Mazdą RX-7, a konkretnie próbuję ją zrobić sobie na drift i chcę, aby ten samochód te drifty robił naprawdę takie gładkie, ładne, przyjemne, puszyste, jakie tam chcecie jeszcze. Ojej. Da się tym robić drifty, ale widzicie, no ten samochód praktycznie od razu łapie przyczepność i nawet całkiem ładnie przyspiesza, ale zdecydowanie lepszą trakcję mam w moim Lancerku, który jednak troszeczkę bardziej driftuje i nad którym jednak mam trochę mniej kontroli niż nad tym Porsche. To jest niesamowite z tym samochodem, naprawdę. Bo ja wam mówię szczerze, że ten samochód jest zrobiony w tej grze jako najlepsze auto do jazdy, do ścigania się. Nie wyobrażałem sobie wcześniej, że w ogóle jest tak dobrze prowadzący się samochód w tej grze. A jest. No kurde, żeby taki łuk pokonać. Niesamowite. Jeszcze można coś tam podriftować, ale tak leciutko. I z takim smakiem, bym powiedział. No bo raz zrobiłem sobie BMW E46 GTR. Był taki odcinek, gdzie zrobiłem sobie właśnie BMW całkowicie na przyczepność i tym samochodem w ogóle nie jeździło się przyjemnie. Ale bardzo fajny motyw jest w tej BMW, że można sobie zainstalować bodykit z Most Wanted 2005, czyli z tego starego Most Wanted, tej tytułowej BM-ki można było sobie właśnie zrobić wygląd tej tytułowej BM-ki z tego Most Wanted, tej okładkowej, bo nie tytułowej, bo tytuł to jest Most Wanted, a nie ma BMW Most Wanted, więc chodzi mi o okładkową. No, dziwnie się właśnie coś tutaj wyświetlało, też wyświetlała grafika, miałem jakby takie odbicia na samochodzie, jakby był dzień, a była noc i tak mnie to troszeczkę przekłamało. W tamtym miejscu zawsze się ta grafika zmienia, w niektórych obszarach tego miasta jest to zrobione w ten sposób, że... What the fuck? Co to było? Ja, dziękuję. Ciężarówka leciała, dziwnie się zespawnowała, nie wiem. Tu czasami się tak zdarza i to jest też przypadłość NFS-ów ogólnie, że z trafikami dzieją się cuda, krótko mówiąc. Ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby ciężarówka zespawnowała się na przednim zderzaku. Widocznie za krótko jeszcze żyję, nie widziałem wszystkiego. Słuchajcie, przypobiję rekord Magnusa. To jest jego rekord życiowy, starał się, 100 lat nad nim. A tutaj przyjechał sobie taki Lucek z jakiejś wiochy i go rozpieprzył. Po prostu. Od tako. Jeszcze sobie podczas tej takiej przejażdżki zapoznawczej z tym samochodem gadał sam do siebie i zdołał pokonać. A koleś tutaj normalnie cisnął rekord życiowy, życiówkę. Pozdrawiam, nie chcę z tobą gadać, człowieku, z kim do ludzi, z czym do ludzi, brudaty, ej, schowaj się. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku z Need for Speed Most Wanted 2015. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobało, jeśli tak, zostawcie subskrypcję mnie. Jeśli chcecie oczywiście, no to dla mnie dużo znaczy, dla was to tylko kliknięcie, ale dla mnie jest to naprawdę bardzo dużo. Zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się na razie, pa pa. A, jeszcze chyba reflektorów ksenonowych nie kupiłem. Grille, maski, chyba mamy wszystko. No i tak ten samochód teraz, o kurde, ale kozak. I to jest bardzo ciekawe, zobaczcie sobie teraz. Mamy tu dwa auta, to jest terenowe, czterodrzwiowe i tutaj będzie gdzieś. Wczytuje się, wczytuje.